i konie ruszyły. Niezły start, tam schwyciła start Kasawa i ona prowadzi, a z tyłu galopuje na razie Magnifique Rus. Kasawa na drugiej pozycji, Rakisz na trzeciej, Turin, to jest czołówka. Do celownika jeszcze 1600 metrów, już troszeczkę mniej. Kasawa ucieka, próbuje wykorzystać swoją niską wagę. Na drugiej pozycji Rakisz, dalej razem trzy konie. Tam jest Turin, jest Just Gold, jest tam również Jaworka i na razie z tyłu Magnifique Rus i jeszcze za nią Felix. Do celownika 1300 metrów. Jaworka ma, Kasawa ma przewagę. Na drugiej pozycji Rakisz, jest tam również Just Gold, jest w czołówce także Turin, który idzie dużym kołem, natomiast przy wewnętrznej galopuje już Magnifique Rus i tam jest także Jaworka. Ostatni na razie w posyle Felix. Kasawa utrzymuje bezpieczne prowadzenie, na drugiej pozycji Magnifique Rus oraz Just Gold. Dalej galopuje Rakisz, Jaworka w posyle, z tyłu jest Felix oraz z tyłu Turin, który idzie też w mocnym posyle. Na prostą wyprowadzi jednak lekko galopująca Kasawa, ale ona poszła w duże koło, natomiast tam ładnie zyskała przy kanacie Magnifique Rus. Magnifique Rus, ona prowadzi, Just Gold poszedł teraz mocnym finiszem. Just Gold próbuje zaatakować i tam jeszcze broni się Kasawa. Magnifique Rus, Just Gold. Just Gold obejmuje prowadzenie, Kasawa próbuje poprawiać. Jeszcze 200 metrów do celownika. Just Gold walczy z Magnifique Rus. Te dwa konie, 150 metrów do słupa. Just Gold osiągnął bezpieczną przewagę i już nie przegra tego wyścigu. O drugie miejsce walka, tam kilka koni. Poszła Jaworka, chyba ona jest druga.